Trzy małe święci dla małych dzieci. Małych dzieci! Już zaraz byś oglądała. Tylko najpierw zrobimy filmik. Okej. Okay. Maf, oglądaj domka. Powiedz, dla małych dzieci powyżej 3 lat, tak? I teraz to, co najważniejsze, to są śmieci. Już ci dam. Maf, oglądaj. To najważniejsze, świniaki. I wilk. Zobacz, patrz, jakie kochane świniaki. I wilk. Mogę świnkę? Patrz. Zobacz, mieszka w domku. Zobacz, nie ma świnki, jest w domku. Jest tak. Reklama, wie? Mhm. I książeczkę, zobaczymy. Na zasady gry. O, zasady to tak. No, z wilkiem. Nie ma wilki! Dwie zadania ze świnkami, no to zabiorę z wilkiem. Świnka jest w domu. Teraz najważniejsza książeczka. Już, zaraz. Książeczka z zadaniami. Jeszcze tylko pokażę tył. Ja będzie tu, popatrz, układać, zobacz, tu są różne zadania. Jak układać świniaki. Tak. Tu rozwiązania. Nie, rozwiązania, aby mnie pokazywać. Z tyłu są rozwiązania, tak? Tak, tutaj. Aha. To są takie łatwiejsze, teraz eksperty. Dobra, to książeczki mi się nie pokazujemy, bo sfilmuje mi się... Ale tutaj, master. Bo sfilmują mi się rozwiązania. Tak, tak, mniej więcej pokazujemy. A nie chciałabym ich pokazywać. O, i książeczka, czy małe świnki chyba, tak? Klerowankowa od razu. Nie, obrazkowa. Obrazkowa. Taka, bo to jest dla dzieci do 6 lat, czyli dla dzieci nie umiejących czytać, czyli bez tekstu. To jest Ninik, ta klasyczna opowieść o trzech świnkach. Tak, bajeczka. Co i wilk zdmuchiwał domki. Super komplet, podoba mi się bardzo. Dzięki.